Dziewiąta edycja budżetu obywatelskiego, prawie 7 milionów złotych do podziału. Co ważne, budżet obywatelski jest takim instrumentem, w którym to mieszkańcy decydują o tym, na co pieniądze wydać, sami też zgłaszają pomysły. Więc zachęcam wszystkich do tego, żeby z oryginalnymi pomysłami albo po prostu z potrzebami zgłaszać się do Centrum Dialogu Obywatelskiego, przynosić te pomysły i potem walczyć o ich realizację. Kwota jest całkiem spora. Sporo zadań już żeśmy przez te 9 edycji budżetu obywatelskiego zrealizowali. Dzisiaj one cieszą mieszkańców, choćby warto zaglądać na ulicę Halera, gdzie jest boisko ze sztuczną nawierzchnią, które cały rok jest obłożone przez różne grupy, które się tam bawią, ćwiczą. Ale takich projektów z budżetu obywatelskiego ważnych dla lokalnych społeczności zrealizowano bardzo dużo. Zatem zachęcam do tego, aby samemu kreować rzeczywistość. Wymyślać, realizować, a potem cieszyć się tym, że pomysł jest dostępny dla wszystkich mieszkańców. Do dyspozycji mieszkańców Mieszkanego Pola mamy 6 milionów 700 tysięcy złotych. Te środki finansowe są podzielone na dwie pule, dwa portfele. Ogólnomiejskie, gdzie mamy 1 300 tysięcy i dzielnicowe 5 milionów 400 tysięcy. Dzielnicowe podzielone na 13 rejonów odpowiadających 13 dzielnicom Opola. Maksymalna kwota, jaka może być do dyspozycji, to w projektach ogólnomiejskich właśnie 1 300 tysięcy złotych, w dzielnicowych do maksymalnej puli danego rejonu. Minimalna 10 tysięcy złotych. Również ma to znaczenie, ponieważ równocześnie mieszkańcy mają możliwość złożenia wniosków do inicjatywy lokalnej, gdzie z kolei te 10 tysięcy to jest pula maksymalna. Te dwa mechanizmy partycypacji społecznej się nawzajem uzupełniają. Nabór do 20 czerwca. Projekty może składać każdy mieszkaniec Opola, niezależnie od wieku. W przypadku osób niepełnoletnich oczywiście jest wymagana zgoda opiekunów prawnych, ale każdy, kto widzi potrzebę, patrzy na to miasto, czuje jakiś temat, szuka inspiracji, szuka pomysłów, na pewno warto, żeby złożył projekt do budżetu obywatelskiego. Tak naprawdę ta edycja nie wprowadza jakichś bardzo dużych, spektakularnych zmian. Staramy się trzymać harmonogramu i sugestii mieszkańców, aby projekty można było składać przed wakacjami, żeby jednak ten czas wakacji pozostawić na odpoczynek, rekreację, stąd do 20 czerwca. Dalej ta sama platforma, znana, intuicyjna, już sprawdzona przez mieszkańców. Pewna nowość pojawi się jesienią, jeśli chodzi o głosowanie, gdzie mieszkańcy nadal będą mieć po jednym głosie na projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe, ale na pewien moment upublicznimy wyniki, żeby jeszcze dać szansę mieszkańcom przyspieszenia tempa promocji, ale o tym na pewno dużo więcej będziemy mówić jesienią.